dotrwałam, dotarłam do ostatniego rozdziału, ale ten rozdział przeczytam na stojąco, bo chyba muszę przeczytać to na stojąco. Niepodległa. Taki rozdział. Popełniłam kilka wierszy. Jestem patriotką i lokalną i w ogóle kocham Polskę. I taki wiersz. Widziałam, jak Rzym na siedmiu wzgórzach wznosi się miasto, które ma lwa w herbie i lwa w sercu. Był listopad, ucichły ulice, stanęły tramwaje, patrzyłam przez okno, po drugiej stronie rząd drzew. Małe postacie w mundurkach przebiegały od jednego do drugiego pnia. Czyżby bawili się w chowanego? Przez ich ramiona przewieszone karabiny. Oni tacy mali, dzieci. Bawią się w wojnę. Widziałam. Jeden z nich zachwiał się i upadł na ziemię, a w ręku wciąż karabin. Słyszałam strzały. Walczył za Marstynów, Kulparków, Szkoła Kadetów. Widziałam ludzie z dzbankami po wodę, noce czarne bez świateł. Teatr wciąż grał. Publiczność biła brawo. Widziałam sanie. W szeregu, na nich ranni, widziałam, spod czapki usunął się warkocz. Drzewa stały czarne, sterczące ku górze. Na nich żadnej kawki. Wiatr strącał ostatnie liście. Wirował, zawodził, hukał. Złowieszczy świst kul ciął powietrze. Muszę wam powiedzieć, że miałam ojca z Lwowa. Więc... Ale niestety jakoś za jego życia nie zdołałam z nim, być z nim w Lwowie. Były takie czasy, kiedy jak się jechało do Lwowa, to się baliśmy. No, w każdego ruchu się baliśmy i tak jakoś wyszło, że z nim nie zdążyłam pojechać. Później byłam, kiedy już jego nie było. Usiłowałam znaleźć dom, a z relacji ojca, który był w tym Lwowie, wiem, że ten dom stoi, mieszkają tam ludzie. Praktycznie w centrum Lwowa zostawił dom, znaczy centrum. Lwów jest duży, więc mówią centrum, nie? Byłam jakieś 2 lata temu we Lwowie, szukałam, ale byłam z wycieczką, więc nie miałam tak czasu, nie mogłam się oderwać, oddalić. Nie znalazłam tego domu. Obiecałam sobie, miałam to pojechać w tamtym roku. Niestety pandemia. Ale jeszcze znajdę ten dom. Nie chodzi mi o to, żeby, nie wiem, odzyskiwać dom, bo to przecież nie odzyskam domu, nie odzyskam niczego, ale chcę zobaczyć ten dom. Byłam na cmentarzu. No, na cmentarzu nie znalazłam przodków, może są przekopane, bo tak tam jest robione, ale w takiej księdze starej, starej na cmentarzu znalazłam nazwisko. Więc na pewno jakaś rodzina. Sanitariuszka Irenka. Nikt nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Niżankowice, grudniowy chłód, przeszywa rozgrzanych do obrony. Wśród świstu kul nieugięta podąża, gdzie rany i krew. Pomaga młodym orlętom, ranionym w locie. Ginie w walce, nie odstępując chłopców.
Znaleziono ją nagą, obrabowaną z godności. Tarnawska obmyła ciało, ubrała w białą suknię i welon. Zaślubioną Przemyślowi odprowadziła na wieczny sen. Wielkopolanka, legionistka Benszówna, spoczęła między swymi. Wiecie, że jest na cmentarzu na Słowackiego grób Benszówny. Msza katyńska. Kiedyś byłam, sporo czasu temu, byłam na mszy, właśnie takiej mszy katyńskiej. I słuchajcie, tak przeżyłam tą mszę, czasem się tak bardzo przeżywa, mszę jakąś tam. Tak przeżyłam tą mszę, że ja w kościele, słuchajcie, w kościele napisał mi się wiersz. Ja nie chciałam wyjść z tego kościoła i ja cały czas w głowie powtarzałam sobie, żeby nie zapomnieć. No bo co miałam? Kartkę wyciągać, pisać w kościele? Nie wiem, co miałam zrobić. I tak byłam w tym kościele, miałam trochę łzy w oczach, słuchałam tego, był taki zespół Dęty, chyba bodajże, nie wiem, z Żurawicy czy skądś. Słuchajcie, zrobiło to na mnie takie wrażenie, ja miałam ciary po prostu na sobie. No i napisałam wiersz, ale to już dawno popełniłam ten wiersz. Ale ten wiersz to mi tak... Posłuchajcie. Msza katyńska. Las. Cisza. Nawet ptaki nie śpiewają. Raz po raz przebija ciszę strzał za strzałem. I kolejny. I następny strzał. I tylko czasem westchnienie do Boga. Słowa modlitwy. Ojcze nasz. Zdrowaś Maria. I jeszcze Polska nie zginęła. I znów strzał. I kolejny. I następny. Cisza. Dziś pamięć. Modlitwa. Przebaczenie. Rytmiczne uderzenia talerzy przeszywają brzmieniem. Rozrywają sklepienie kościoła, jak strzały. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. I dźwięk trąbki, wzruszenie, dreszcz. Obraz lasu przed oczami, łzy. I echo strzałów, jak rytmiczne uderzenia talerzy, stukot żołnierskich butów uderzających o kamienną posadzkę. I znów strzał, i uderzenie, i kolejny, i uderzenie. I przejmująca cisza. I jeszcze jeden wiersz, który... Napisał mi się po obejrzeniu filmu. Ciężko jest pisać o rzeczach, które się nie widziało, nie przeżyło. Ale właśnie coś robi czasem takie wrażenie, że nie można przejść obojętnie. Lipcowa niedziela. 11 lipca 1943 roku. Tego dnia szatan wypełzł z otchłani. Ludziom pomieszało się w głowach. Zapomnieli, co brat, sąsiad, mąż, ojciec. Nic nie zapowiadało, że tego dnia narzędzia zmienią swoje przeznaczenie. Siekiery będą rąbały nogi, głowy, ręce. Kosy będą kosiły ciała na kawałki.
Konie będą rozrywały gospodarzy. Noże będą przebijały brzuchy, serca, nabrzmiałe łona. Sierpy będą żeły warkocze, dłonie. Widły będą przekuwały na wylot maleńkie ciałka. Płoną domy, stodoły, stajnie, całe zagrody. Andrzej uciekł w pole, w zboże, jak wielu. Dopadli słudzy szatana, łany zbroczone, rzeka krwi wystąpiła z tętnic. Nienawiść zbiera żniwo. Dlaczego aż tak musi boleć spojrzenie sąsiada? Czy teraz wykosisz zboże kosą splamioną krwią? Tym samym nożem ukroisz chleb? Sierpem zaczniesz żąć pierwszy pokos pszenicy? Widłami przewrócisz słomę? Rękoma uczynisz znak krzyża? Jeszcze zostawiłam sobie, wyłoniłam z tego tomiku dwa wiersze. Myślę takie na koniec właśnie. Po pierwsze to taki tytułowy właśnie, palenie pierza. Skąd to palenie pierza? No i później jeszcze taki. Posłuchajcie. Palenie pierza. Pióra się nie palą, stopiły się w majowym sadzie wśród zieleni i kwitnących wiśni. Troski do poduszek, uśmiechy rodziców uleciały. Teraz już mają świeże, puchowe obłoki. To palenie pierza to po prostu zwyczajne poduszki, słuchajcie. Ale jest w tym jakaś nadzieja. Mimo, że się spaliło poduszki, to jest w tym jakaś nadzieja. Więc dlatego taki tytuł. Przeczytam jeszcze jeden wiersz, a potem jeszcze wam kogoś przedstawię. Takie sobie zadaję pytanie sobie i posłuchajcie, co dalej? Kiedy przeżyjesz wilgoć w domu, sad kwitnących wiśni, jabłka pod stopami, kartofle z ogniska, kłujące źdźbła zrzętego zboża,
usta na ustach, oczy na oczach. Pierwszy krzyk urodzonych zbyt wcześnie. Ostatnie rozmowy w szpitalu, dotyk stygnących dłoni. Wydepczesz te same ścieżki, wypijesz wszystkie samotne herbaty. Długie wieczory, puste noce. Wspomnisz tych, których nie ma. Odwiedzisz bliskich. Wyśmiejesz, wypłaczesz, wytęsknisz. Strach zje cię oczami. Napiszesz wiersz pierwszy i ostatni. Bunt wypełni cię po brzegi. Pustka będzie cię drążyć jak kornik. Staniesz na nogi albo poddasz się bez walki. Ktoś zdmuchnie pył z twojej podłogi. Mam nadzieję, że się nie poddam. Słuchajcie, jeszcze chciałam przedstawić wam kogoś, ponieważ umyśliłam sobie taką okładkę. Ja kiedyś w wierszu napisałam, że jakoś tak, że jestem takim piórem jakby trochę. A w ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, jak ma na przykład Terenia albo tu inne poetki, ale jak piszę, to czuję się taka zupełnie wolna. W życiu tak nie zawsze jest, bo mamy jakieś ograniczenia. Czegoś tam nie wypada, czegoś może nie wolno. Jakaś jest niemoc, czegoś nie możemy osiągnąć. A w wierszu jest taka wolność, więc dlatego jest ta klatka, taka, no jest to piórko, ta wolność. Ja jestem wolna, w pisaniu jestem wolna. I myślę, że artyści czują się wolni, tacy spełnieni, o, jak tworzą, jak piszą. Nie tylko piszący, malujący, grający. Ja mam tutaj kolegę właśnie, który, no ja wymyśliłam sobie tak, a mój kolega, no zrobił mi to, on po prostu urzeczywistnił to moją wizję. Grześ Kijanka, bardzo cię proszę, chodź tutaj na chwilę do nas. Przynajmniej no przedstawię, ale ty musisz sam przedstawić, słuchaj. Chodź tu do mikrofonu i przynajmniej powiedz, kim ty jesteś, bo to jest artysta plastyk, słuchajcie. Kolejna ciekawa postać. No jest mi bardzo miło, jestem zaskoczony rzeczywiście. Sama okładka, samo projektowanie okładki było czymś wyjątkowym. Na podstawie szkicu ręcznego i też przekazów ustnych przystąpienie do projektowania i też obranie pewnej kolorystyki symbolicznej tutaj w tym przypadku, no bo tytuł może jest taki rodzinny, retrospektywny, ale w zasadzie ma takie szersze znaczenie ogólnie. Teksty Marysi w zasadzie znam już od pewnego czasu. Miałem okazję się wczytywać w te treści. Czasami bywają bezwzględne. Myślę, że jeśli chodzi o taki techniczny aspekt emocjonalny, to są wyjątkowe w tym sensie, że w prosty sposób potrafią opisywać pewną przestrzeń takiej wrażliwości, która też czasami w życiu codziennym umyka nam, czyli takie rzeczy związane z tożsamością, związane z szacunkiem do drugiego człowieka, też kwestie poruszane, związane z patriotyzmem, bo akurat wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, w których niestety, ale pewien chaos się wdziera w naszą świadomość i duża część
ludzi, społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z pewnych impulsów, które są wysyłane i ludzie w zasadzie żyją z dnia na co dzień w takim pragmatyzmie i zapominają o tym, co jest ważne. W tekstach Marysi ta płaszczyzna jest, może czasami tematyka bywa dość ekstremalna, jeśli chodzi o taką wrażliwość wspominania o śmierci bliskich, ale w momencie, kiedy odpowiednio podejdziemy do tego, to odnajdziemy tam pewną siłę, wartość, z której możemy czerpać niewątpliwie, czytając te wiersze. I na pewno bardzo się cieszę, że mogłem zaprojektować ten tomik poezji. Dziękuję. Grześ, ja również się cieszę, jestem bardzo dumna i dziękuję bardzo. Grzegorz Kijanka, tak się nazywa, jest artystą plastykiem. Powiedz tak dokładnie, kim ty jesteś, bo ty malujesz, ale również... No w zasadzie jestem grafikiem, projektuję graficznie, zajmuję się identyfikacją wizualną, też wystawiam obrazy w cyklach, obieram pewną kolorystykę, staram się podchodzić niestandardowo do obrazów, projektuję też okładki, ilustracje. Też z Przemyślem parę lat mnie wiąże tak bezpośrednio, bo na przykład Browar Grodzki Przemyśl, czyli coś takiego, co jest związane z pewnym prestiżem miasta, kawiarnia artystyczna, która aktualnie już nie istnieje, ale pozostawiła po sobie pewien ślad. No i wiele różnych innych rzeczy związanych z projektowaniem. Na przykład też ostatnio parę okładek wyszło, parę ilustracji. No i takie kwestie twórcze towarzyszą mi na co dzień, ale też doceniam korelacje między różnymi środowiskami, czy artystycznymi, czy poetyckimi i na pewno jest to czymś istotnym. A twoja wystawa była gdzieś chyba w ubiegłym roku, tak? Ostatnia wystawa to wystawa w BWA Przemyśl, Neoniryzm. W zasadzie jest to taka przygoda dwuletnia, jeśli chodzi o ekspozycję, przygotowanie obrazów i tak dalej. Tematyka jest dość abstrakcyjna i w zasadzie bazuje na takiej estetyce rysunku głównie Bruno Schulza, który też w zasadzie tak mentalnie był związany z Przemyślem, no bo w zasadzie czy Truskawiec, czy Borysław to są miejsca też historycznie bliskie Przemyślowi. No ale to, jeśli chodzi o tą twórczość wizualną i tą wystawę, no to raczej to są takie emocje skumulowane w tych obrazach i szukanie czegoś unikatowego. Ja zachęcam, jak kiedyś będzie wystawa, to koniecznie obejrzyjcie, bo jest niesamowita, ciekawa bardzo. Taka, no. Tak w ogóle jeszcze zapraszam, też ostatnio organizujemy plener rzeźbiarski, gdzie w zasadzie będziemy zrzeszać rzeźbiarzy w Rybotyczach. Odbędzie się to 23 czerwca do 3 lipca i można przyjechać do Rybotycz i zobaczyć, jak artyści na żywo rzeźbią w drewnie i w zasadzie będzie przygotowany finisaż też z neoniryzmem w zasadzie, z moimi obrazami, gdzie można będzie w plenerze pooglądać te obrazy. No świetnie. Bardzo dziękuję za... A czy wy zetknęliście się w ogóle kiedyś z Oskarem? Bo to ty... Nie? No właśnie zaskoczyło mnie to, że Oskar jest z Nienadowej, bo ja też z Nienadowej pochodzę, także Nienadowa ostatnio dość słynna bywa. Także pewnie Fredro, który też miał swoje wpływy w Przemyślu, pierwotnie miał swój dworek w Nienadowej i mówi się nawet, że w tym dworku pisał fragmenty Zemsty. Także czy to prawda, czy nieprawda, ale w każdym bądź razie takie przekazy występują. No świetnie, super, że tak się okazało, że na takim spotkaniu, no... Okazuje się, że macie gdzieś jakieś wspólne korzenie, nie gdzieś tam w miejscowości. Także to fajne, ciekawe takie. No. Bardzo ci dziękuję, Grzesiu. Dziękuję Grzesiowi bardzo serdecznie.
Słuchajcie, no i przebrnęłam i przebrnęliśmy do końca. Wy razem ze mną, ja z wami. Bardzo się cieszę. Przepraszam, że troszkę was przytrzymałam. Ale wiecie co? Myślę, że fajnie było. Ja się rozluźniłam, byłam strasznie. Słuchajcie, jak pisałam ten, podpisywałam te tomiki dla pani, dla Joli i dla pana prezydenta, no to tak mi ręce drżały, że coś okropnego. Chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że nie wiem, czy wspominałam o tym, bo tomik został wydany dzięki stypendium twórczemu pana prezydenta. Dostałam te pieniądze w 19 roku. To było stypendium z 19 roku. W tamtym roku został tomik wydany. Także no, poszli już, ja nie mogłam tego uczynić. Przy nich nie podziękowałam, ale no, bardzo dziękuję i jestem z tego dumna. Cieszę się, że się udało. Zostańcie jeszcze troszkę ze mną. Was proszę. No. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy ja mogę tego swojego syna poprosić, żeby jeszcze coś zagrał. Masz jeszcze coś do zagrania? Zagraj jeszcze coś.